Cześć, zapraszam na recenzję magicznej tablicy LCD od Alilo. Witam Cię na moim kanale To Be Mom. Znajdziesz tutaj m.in. recenzje zabawek, gier edukacyjnych, puzli, akcesoriów wyprawkowych, pokazuję różne pomysły na prezenty dla różnych grup wiekowych oraz zestawienia i rankingi książkowe, także zachęcam do subskrypcji kanału. No i przechodzę do recenzji tego znikopisu. Ta magiczna, edukacyjna tablica LCD do pisania i rysowania zachwyci Wasze dzieci na długie godziny. Dzięki temu będą mogły sobie rysować, nie marnując stosu kartek, ale też i ćwiczyć swoje pisanie. Możecie ją również wykorzystywać na przykład do różnych gier językowych, zwłaszcza dla dzieci starszych, dla uczniów szkół. Jest ona naprawdę ultra cienka, przenośna, bardzo lekka, ale i przyjazna dla środowiska. Jest wykonana bardzo dobrze, jest wytrzymała i trwała. Jest wyjątkowo czuła na nacisk, więc jeżeli delikatnie tutaj sobie coś napiszemy, to będzie delikatne bardzo pismo. Jeżeli mocniej przyciśniemy, no to tutaj ta kreska już będzie znaczniej wyraźna. Kolorowa powierzchnia matrycy umożliwia tworzenie żywych obrazów. Zawartość ekranu można usunąć za pomocą jednego przycisku, tutaj srebrnego, wystarczy kliknąć raz. Jeżeli chcemy zachować sobie nasz rysunek, aby przypadkiem go nie usunąć, to wystarczy przekręcić tablicę i zablokować go tutaj przesuwając przycisk. I teraz zobaczcie, nic się nie usuwa po naciśnięciu srebrnego guzika. Duży ekran posiada 13,5 cala, jest mniej więcej wielkości kartki A4, więc zmieści się do plecaka każdego i jest naprawdę bardzo, bardzo leciutki. Sam rysik możemy tutaj sobie zahaczyć z boku naszej tablicy, więc wygląda naprawdę bardzo elegancko, prosto i nienachalnie, a dodatkowo jest on bardzo taki delikatny, jest leciutki, ale też rzeczywiście kształtem przypomina normalny, standardowy długopis, więc rzeczywiście, jeżeli na przykład mamy przedszkolaki, no to tutaj dziecko się uczy tego chwytu pisarskiego, tak, odpowiedniego trzymania długopisu czy kredki w dłoni. I naprawdę tutaj użycia tej tablicy magicznej są niezliczone. No, pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to oczywiście jest rysowanie dzieci. Natomiast ja pierwsze, o czym pomyślałam, to jest rewelacyjny produkt dla nauczycieli. Jeżeli pracujecie w małych grupach bądź indywidualnie, to uważam, że to jest coś znakomitego i ja sama bym tego używała, ponieważ dziecko wtedy nie musi na przykład zapisywać sobie na kartce jakieś odpowiedzi, czy nie wiem, jeżeli macie jakieś różne zadania, ćwiczenia, to wystarczy, że na przykład dziecko sobie tu zapisze i no jednak to jest od razu nauka na dużo wyższym poziomie. Dziecku się to zdecydowanie bardziej podoba. I też można na przykład sobie grać. Czy warto na przykład kupić dwie tablice, jeżeli macie dwójkę dzieci? Ja uważam, że tak. I nie tylko po to, żeby był spokój w domu i każde dziecko miało swoją tablicę. Ale słuchajcie, sadzacie sobie dzieciaczki i na przykład zagrajcie, kto szybciej odpowie na pytanie i każdy musi na przykład napisać odpowiedź na tablicy i szybko odwrócić, pokazać. Więc no tutaj tych możliwości jest wiele. Jeżeli chcielibyście na przykład taki film z pomysłami i wykorzystaniem w różnych zabawach właśnie takiej tablicy, no to w sumie chętnie mogę Wam nagrać taki film, bo na poczekaniu można wymyślić naprawdę kilka fajnych zabaw, także zdecydowanie to jest coś fajnego. Tutaj z tyłu ta tablica jest biała, jest delikatny, szary napis Alilo.
Ja osobiście jestem zachwycona tą tablicą, ponieważ naprawdę ma wiele użyć, nie tylko to rysowanie, ale sama chętnie tutaj sobie coś zapisuję, zanotuję. No i można szybko i trwale usunąć sobie te zapiski. Ten wyświetlacz LCD, ja bym go porównała do tych wszystkich czytników e-booków, także on tutaj nie jest jakiś zbyt, nie wiem, jasny, to nie jest ten typowy wyświetlacz, który mamy w urządzeniach elektronicznych, tylko on jest po prostu jak zwykła kartka. Jeżeli tu nawet wezmę go pod lampę, to wszystko się normalnie, wiecie, wszystko widać, wszystko to, co napisałam, narysowałam, wszystko widać, więc idealny jest moim zdaniem na ferie, na wakacje, do auta, na jakieś indywidualne lekcje dla osób dorosłych. Natomiast ja na przykład jestem taką osobą, która dba o takie urządzenia, więc na przykład moim zdaniem w parze tutaj doskonale idzie do tego gadżet, czyli duża torba od Alilo. O, proszę bardzo. W taką torbę można sobie wrzucić Funny Bunny Bag. Proszę bardzo. Za uszka bierzemy. No i mamy przygotowany zestaw na długą podróż dla naszego malucha bądź uczniaka. My kilka tablic typu znikopis już mieliśmy i one zazwyczaj były na przykład tutaj przesuwane z boku, czyli żeby usunąć to, co się zapisało, to tutaj trzeba było przesunąć. To z czasem jakoś się dziwnie przechylało. Połowę ekranu nie dało się usunąć tego, co się zapisało, bądź już po jakimś czasie jednak zostawały mocne ślady po tym znikopisie, lub były też te długopisiki, te rysiki były same w sobie też na przykład grube i niewygodne. To rzeczywiście mnie ujęło i nie wiem, czy sama sobie nie zachowam tej magicznej tablicy, bo jest naprawdę świetna. No i ten format jednak, że dziecko może tutaj rzeczywiście sobie pomalować i się wyszaleć. Spodobała Ci się ta recenzja? Koniecznie zostaw łapkę w górę. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!